Historia Ewy i Marcina rozpoczęła się prawie 2 dekady temu, kiedy byli jeszcze młodymi studentami na uczelni inżynieryjnej. To były czasy, gdy życie było pełne nadziei, a przyszłość wydawała się nieskończona. Ewa była pełna energii, o uroczej urodzie i inteligentnym umyśle. Jej śmiech potrafił rozświetlić każdy pokój, a jej entuzjazm do życia przyciągał uwagę wielu ludzi. Marcin, z kolei, był przystojnym młodym mężczyzną, mającym w sobie pewność siebie i determinację. Spotkanie Ewy i Marcina miało miejsce podczas jednej z imprez u wspólnych przyjaciół. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że to spotkanie na zawsze zmieni ich życie. To było letnie popołudnie, a dom przyjaciela był pełen ludzi bawiących się na podwórku. Ewa i Marcin zaczęli rozmawiać, nie zdając sobie sprawy, że to będzie początek ich wspólnej historii. Rozmowa między nimi była lekka, pełna żartów i uśmiechów. Spędzili razem cały wieczór, opowiadając sobie o swoich pasjach, marzeniach i planach na przyszłość. Po tej jednej nocy nie mogli przestać myśleć o sobie nawzajem. Niedługo potem zaczęli się spotykać regularnie, coraz bardziej przekonując się, że są dla siebie stworzeni. Mijające lata przyniosły im nie tylko miłość, ale także wyzwania. Bywało, że w ich małżeństwie bywało raz lepiej, raz gorzej, ale zawsze potrafili sobie radzić, bo mieli siebie nawzajem. Po kilku latach wspólnego życia postanowili, że nadszedł czas, aby związać się węzłem małżeńskim. Ich ślub był wyjątkowy, zgromadził rodzinę i przyjaciół, a Ewa i Marcin byli pełni nadziei na wspólną przyszłość. Mieszkali razem w uroczym domu, który wspólnie urządzili, tworząc przytulne miejsce, w którym czuli się szczęśliwi. Pierwsze lata małżeństwa były pełne miłości, radości i obietnic na przyszłość. Ewa i Marcin nie tylko byli małżeństwem, ale także najlepszymi przyjaciółmi. Jednak teraz, po prawie 2 dekadach razem, ich małżeństwo wydawało się być na zakręcie. Ewa zaczęła dostrzegać zmiany w zachowaniu Marcina, które zaczęły w nią budzić niepokój. Ewa i Marcin spędzili razem prawie 2 dekady jako małżeństwo. Ich wspólna historia była pełna momentów radości, miłości i wyzwań. W pierwszych latach małżeństwa budowali razem swoje życie, wspierając się nawzajem w osiąganiu swoich celów i marzeń. Byli nie tylko małżonkami, ale także najlepszymi przyjaciółmi. Jednak ostatnio zaczęli dostrzegać zmiany, które sprawiły, że ich szczęśliwe małżeństwo zaczęło być narażone. Po 20 latach życia razem Ewa zaczęła zauważać, że Marcin zachowuje się inaczej. Bywało, że wracał z pracy po godzinach, często unikając rozmowy na temat swoich zajęć. To nie był typowy dla niego sposób postępowania. Wcześniej zawsze byli otwarci wobec siebie i dzielili się swoimi troskami i radościami. Najbardziej niepokojące były jego tajemnicze rozmowy telefoniczne. Kiedy dzwonił do niego telefon, szybko oddalał się do innego pokoju, zasłaniając rozmowę przed Ewą. Każdy raz, kiedy to się działo, budził w niej coraz większy niepokój. W końcu postanowiła porozmawiać z Marcinem. Marcin, co się z tobą dzieje? Zapytała go Ewa jednej wieczornej, cichej chwili, kiedy siedzieli razem na kanapie. Ostatnio zauważyłam, że oddalasz się ode mnie. Unikasz rozmów i zachowujesz się dziwnie. Czy możesz mi powiedzieć, co się dzieje? Marcin przez chwilę milczał, zanim w końcu odpowiedział: Ewo, przesadzasz. Nic się nie dzieje. To tylko twoja wyobraźnia. Pracuję nad projektem w pracy i jestem trochę zestresowany, ale to nic poważnego. Ewa była zdeterminowana, aby zrozumieć, co się stało z ich małżeństwem, ale każdorazowo, kiedy próbowała to wyjaśnić, Marcin zbywał ją słowami, że to tylko jej wyobraźnia i przesada. Czuła, że traci kontakt z mężem, a to budziło w niej niepokój i smutek. Wiedziała, że musi dowiedzieć się prawdy, ale nie wiedziała, jak to zrobić, skoro Marcin zaprzeczał wszelkim jej obawom. Ewa nie potrafiła uwierzyć w słowa Marcina. Wiedziała, że coś jest nie tak z ich małżeństwem od pewnego czasu. Nieustannie przewijały się w jej głowie pytania, dlaczego Marcin zachowuje się tak dziwnie? Dlaczego unika mnie i tajemniczo rozmawia przez telefon? To, co widziała, nie mieściło się w jej wyobrażeniu o ich związku. Postanowiła, że musi bardziej zbadać tę sprawę. Zaczęła się uważnie przyglądać Marcinowi i jego zachowaniu. Zauważyła, że coraz częściej wracał z pracy późno wieczorem, a czasami nawet po północy. To wydawało się dziwne, ponieważ wcześniej zawsze starał się być na czas w domu i spędzać czas z nią i ich dziećmi. Ewa zaczęła też śledzić jego ruchy. Zaczęła zapisywać, o której godzinie wraca z pracy i dokąd wychodzi poza domem.
Starannie notowała te informacje, próbując znaleźć jakieś logiczne wytłumaczenie dla jego zachowania. Najbardziej jednak skupiała się na próbie ustalenia, z kim dokładnie Marcin rozmawiał przez telefon. Każdorazowo, kiedy widziała go, jak wychodzi z pokoju, by odebrać telefon, starała się wyłapać jakieś słowa czy nazwy. Próbowała przesłuchiwać jego rozmowy, ale zawsze kończyło się to tym, że Marcin mówił bardzo cicho i unikał rozmowy przy niej. Mimo wysiłków, Ewa nie była w stanie ustalić, z kim Marcin rozmawiał ani o czym tak tajemniczo dyskutował. Czuła się coraz bardziej zrozpaczona i zagubiona, nie wiedząc, jak poradzić sobie z tą sytuacją. Wiedziała, że nie może się poddać, że musi dowiedzieć się prawdy, co się dzieje z jej małżeństwem. Tego dnia, kiedy Ewa i Marcin usiedli razem do obiadu, atmosfera była napięta. Ich małżeństwo zdawało się być na skraju upadku, a niepokój coraz bardziej narastał. Nagle telefon Marcina zadzwonił znowu, przerywając milczenie. Marcin wystraszył się i szybko odszedł od stołu, udając się do salonu, by rozmawiać w samotności. Tym razem Ewa zdecydowała, że nie może pozwolić, by to się skończyło na kolejnym nieudanym pytaniu. Postanowiła starać się podsłuchać rozmowę, chcąc ostatecznie poznać prawdę. Cicho, ostrożnie zbliżyła się do drzwi salonu i starannie starała się usłyszeć cokolwiek z rozmowy Marcina. Jednakże, mimo wszystkich starań, nie była w stanie usłyszeć ani jednego słowa. Marcin rozmawiał bardzo cicho, a słowa były niewyraźne i niezrozumiałe. Ewa czuła, że jej serce bije głośno, gdy desperacko próbowała zrozumieć, o czym mówi jej mąż. Nie było to jednak możliwe, a poczucie bezsilności przytłaczało ją. Kiedy w końcu Marcin zakończył rozmowę i odłożył telefon, poszedł do łazienki. To było chwilowe okno możliwości dla Ewy. Podeszła do telefonu i zauważyła, że mąż nie zakończył jeszcze połączenia. Zdecydowała się więc wziąć telefon i posłuchać, co mówi kobieta. Usłyszała kobiecy głos, który mówił: kochanie, już niedługo będziemy mieli dużo pieniędzy. Nie mogę się doczekać, aż razem wyjedziemy na wakacje. To był cios prosto w serce Ewy. Słysząc te słowa, poczuła, że jej świat się zawalił. Jej mąż, człowiek, którego kochała przez tyle lat, wydawał się być w tajemniczym związku z inną kobietą. W chwili, kiedy zrozumiała, że została zdradzona, poczuła, jak gorączka złości wzbiera w niej. Rozłączyła połączenie i wróciła do stołu, udając, że nic się nie stało. Wiedziała, że teraz musi podjąć trudne decyzje i zmierzyć się z prawdą, która wydawała się być niewyobrażalnie bolesna. Następnego dnia Ewa obudziła się z determinacją. Nie mogła pozwolić, aby sprawy tak pozostały. Zdecydowała, że musi dać nauczkę Marcina, nawet jeśli oznaczało to podjęcie ryzykownych kroków. Zaczęła planować, co by mogła zrobić, aby zapamiętał ją na długo. Po długim zastanowieniu wpadła na pomysł, który wydawał się ryzykowny, ale jednocześnie najskuteczniejszy. Postanowiła, że w tajemnicy zacznie spotykać się z bratem Marcina, Andrzejem. Wiedziała, że to ryzykowna gra, ale miała nadzieję, że to pomoże jej dać mu konkretną lekcję. Pierwsze spotkanie z Andrzejem odbyło się na pozór w zupełnie zwyczajny sposób. Ewa zapytała go, czy nie chciałby się z nią spotkać na kawie, twierdząc, że chce pogadać o sprawach rodziny. Andrzej zgodził się, nie podejrzewając, że jest to część planu Ewy. Spotkania te odbywały się regularnie, na pozór zupełnie niewinne. Ewa udawała, że jest tylko zainteresowana rozmową o rodzinie i wspomnieniach z przeszłości. Jednak w rzeczywistości jej głównym celem było zbliżenie się do brata Marcina i próba go uwiedzenia. Ewa wiedziała, że to ryzykowne przedsięwzięcie, ale była gotowa na to, żeby poznać prawdę. Cały czas próbowała zrozumieć. Ewa kontynuowała swoją tajemniczą grę z Andrzejem, starając się zbliżyć do niego coraz bardziej. Jednak w jej głowie narastało uczucie desperacji, a jej działania stawały się coraz bardziej ryzykowne. Wiedziała, że to ostatnia próba, pewnego dnia postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i pójść na całość. Udała się z Andrzejem do baru, gdzie razem spędzili kilka godzin przy drinkach. Ewa sprawiła, że Andrzej wypił dość dużo alkoholu, a potem zaproponowała mu, aby poszli razem do hotelu, który wynajęła wcześniej. Andrzej był już dość pijany i bez oporu zgodził się na ten pomysł. Ewa wiedziała, że teraz ma kontrolę nad sytuacją. Kiedy dotarli do hotelu, zaczęła działać zdecydowanie. Zamknęła drzwi od środka i zbliżyła się do Andrzeja, prowadząc go w kierunku łóżka. Spędzili razem namiętną noc, a Ewa była zdeterminowana, aby pozostawić dowody swojego romansu z bratem Marcina.
Oszukiwała Andrzejowi, udając, że towarzyszy jej gorące uczucie. Jednak w jej sercu wciąż było tylko miejsce dla Marcina, a ta noc była jedynie częścią jej planu. Nad ranem, kiedy Andrzej jeszcze spał, Ewa wstała ostrożnie z łóżka. Wzięła swój telefon i zrobiła kilka zdjęć, na których byli razem, śpiąc w namiętnym uścisku. To były dowody, którymi zamierzała się posłużyć. Potem, zanim Andrzej się obudził, cicho opuściła hotel. To było ryzykowne i kontrowersyjne posunięcie Ewy, ale była gotowa na wszystko, aby dać nauczkę Marcinowi. Teraz miała w ręku zdjęcia, które mogły odmienić losy. Po odważnym posunięciu z zrobieniem zdjęć z Andrzejem, Ewa czuła, że ma wreszcie coś w rękach, co mogło odmienić bieg wydarzeń w ich małżeństwie. Zdjęcia te były jej tajnymi esami, które mogły przynieść upragnioną zemstę. Nie zamierzała jednak działać pochopnie. Po kilku dniach zastanawiania się i planowania, postanowiła konfrontować Marcina. Wysłała mu zdjęcia z tej namiętnej nocy, w której zdradzała go z bratem. W wiadomości dołączyła krótki tekst: "Teraz wiesz, jak to jest być zdradzonym. Teraz jestem w posiadaniu dowodów na to, co zrobiłeś. Chcę, żebyś przemyślał swoje zachowanie." Marcin otrzymał wiadomość od Ewy i zrozumiał, że sytuacja jest poważna. Był zszokowany zdjęciami i zarazem przerażony tym, co mogło grozić ich małżeństwu. Ewa z kolei potrzebowała wsparcia i zrozumienia. Po wysłaniu wiadomości do Marcina udała się do swojej najlepszej przyjaciółki Kasi. Kasia była jej zaufaną towarzyszką przez wiele lat i teraz Ewa chciała jej opowiedzieć o całej sytuacji. Przez kilka dni Ewa przebywała u Kasi, opowiadając jej o wszystkim, co się wydarzyło w jej małżeństwie. Wypłakała się i szukała wsparcia u przyjaciółki. Kasia słuchała jej uważnie, starała się być jej przyjacielem i pocieszać w trudnych chwilach. Był to dla Ewy czas refleksji i próby zrozumienia, co dalej z ich małżeństwem. Czuła, że konfrontacja z Marcinem jest nieunikniona, ale nie wiedziała, jak potoczą się ich losy. Teraz liczyła na to, że Marcin zastanowi się nad swoimi czynami i że to będzie punkt zwrotny w ich związku. Po kilku dniach spędzonych u swojej przyjaciółki Kasi, Ewa postanowiła wrócić do domu. Wiedziała, że musi stawić czoła konfrontacji z Marcinem i wyjaśnić, dlaczego podjęła tak drastyczne kroki, jak wysłanie mu kompromitujących zdjęć z bratem. Była zdeterminowana poznać prawdę i zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło w ich małżeństwie. Kiedy wróciła do domu, Marcin czekał na nią z wściekłością w oczach. Od razu na nią naskoczył, krzycząc: "Jak mogłaś przespać się z moim bratem? Za co? Jaki miałaś w tym cel?" Ewa stanęła w drzwiach, starając się zachować spokój. Odpowiedziała spokojnie, choć zdecydowanie: "Zrobiłam to, ponieważ dowiedziałam się o twoich zdradach, Marcin. Słyszałam, co mówiła kobieta przez telefon, widziałam, jak się od siebie oddalamy. To była próba dowiedzenia się prawdy." Marcin był wściekły i wybuchnął: "Nigdy cię nie zdradziłem, Ewa. Przez 20 lat naszego małżeństwa nigdy w życiu nie byłem z inną kobietą. Jak mogłaś w ogóle pomyśleć, że cię zdradzam? To twoje chore wyobrażenie." Ewa była w szoku, słysząc te słowa. Nie spodziewała się takiej reakcji ze strony Marcina. Była przekonana o tym, że ma dowody na jego zdradę, ale on stanowczo twierdził, że jest niewinny. To wywołało jeszcze większą dezorientację w jej umyśle. Teraz musiała stawić czoła pytaniami, na które nie miała gotowych odpowiedzi, i próbować rozwikłać tę intrygującą zagadkę, która stała się ich życiem. W ich domu zapanowała atmosfera napięcia i wzajemnych oskarżeń. Ewa próbowała wyjaśnić Marcinowi, że wie o jego zdradach, ale on uparcie wszystkiego się wypierał. Krzyki i wzajemne oskarżenia wypełniły przestrzeń między nimi. Ewa nie chciała, aby prawda była zatajona. Postanowiła wyznać Marcinowi, że posiada dowody na jego zdradę. W końcu, w desperacji, powiedziała mu: "Pamiętasz pewnego dnia, kiedy zostawiłeś telefon w salonie i nie zakończyłeś rozmowy? Podeszłam do telefonu i usłyszałam słowa kobiety, z którą rozmawiałeś. To była twoja kochanka." Marcin złapał się za głowę, wydając z siebie zdziwione westchnienie. W tym momencie wydawało się, że nie ma już żadnego wyjścia. Ewa była przekonana, że jej działania miały sens, że dowody na zdradę męża są niezaprzeczalne. Marcin jednak nie zamierzał przyznać się do swojej winy. Zamiast tego z wściekłością krzyknął na Ewę: "Jesteś chora na głowę. Jak możesz wierzyć w takie brednie?
Wychodzę, nie mogę patrzeć na ciebie. Zdruzgotana i zagubiona Ewa została sama w ich mieszkaniu, nie wiedząc, co właśnie się stało. Zmieszane uczucia wypełniły jej serce. Była przekonana, że ma dowody na zdradę, ale Marcin wydawał się być zdeterminowany, aby utrzymać pozory niewinności. To był punkt zwrotny w ich małżeństwie, a teraz musiała znaleźć sposób na uporanie się z całą tą sytuacją. Po burzliwym starciu z Marcinem, Ewa została sama w ich domu. Czuła się oszołomiona i zdezorientowana. Jednak po około 2 godzinach Marcin niespodziewanie wrócił do domu, a towarzyszyła mu kobieta. Ewa była zaskoczona, nie wiedząc, co się dzieje. Marcin, wciąż wyglądający na wzburzonego, podszedł do Ewy i powiedział jej: ta kobieta, którą przyprowadziłem, nie jest moją kochanką. To osoba, z którą od dłuższego czasu rozmawiałem, ponieważ chciałem cię zaskoczyć. Rozmawiałem z nią na temat kupna dużego mieszkania, które odziedziczyła po swojej zmarłej matce. Chciałem je dla nas kupić, ponieważ przez całe nasze małżeństwo mówiłaś, że marzysz o dużym mieszkaniu. Zbierałem przez lata pieniądze na ten cel. Słowa te były jak grom z jasnego nieba dla Ewy. Jej serce zaczęło bić jeszcze szybciej, a zmieszane uczucia wypełniły ją. W ciągu ostatnich dni była pewna, że mąż ją zdradza, a teraz okazało się, że to wszystko było częścią jego planu, aby jej zrobić niespodziankę. Kobieta, którą przyprowadził Marcin, potwierdziła jego słowa, mówiąc, że rozmawiała z mężem o sprzedaży mieszkania, ale nie wiedziała, że rozmowa nadal trwa przez telefon, a te słowa, które usłyszała Ewa przez telefon, kobieta mówiła do swojego męża. Ewa złapała się za głowę i zaczęła płakać. Nie mogła uwierzyć, że podejrzewała swojego męża o zdradę, a tymczasem on chciał tylko spełnić jej marzenie. To było dla Ewy ogromnym ciosem. Jej emocje były teraz tak skomplikowane, że nie wiedziała, jak ma się zachować ani jak naprawić wszystkie zranienia, które wywołała swoimi działaniami. Teraz musiała stawić czoła trudnej rozmowie z Marcinem i próbować naprawić swój związek, który był na skraju rozpadu. Po tym nagłym zwrocie wydarzeń, kobieta, którą Marcin przyprowadził do ich mieszkania, cicho opuściła dom. Ewa czuła się zawstydzona i zrozpaczona. Wiedziała, że narobiła ogromnego zamieszania w swoim małżeństwie przez swoje nieprzemyślane działania. Podchodziła do Marcina z łzami w oczach i gorzkim żalem. Zaczątek jej słów był trudny do wypowiedzenia, ale w końcu wydusiła: Marcin, przepraszam. Przepraszam za to, że myślałam, że mnie zdradzasz, za to, że uwierzyłam w te brednie i za to, że przespałam się z Andrzejem. Nie wiem, co mi wtedy odbiło, ale wiem, że to nie jest żadne usprawiedliwienie. Marcin jednak nie chciał już słuchać. Jego twarz była pełna rozczarowania i bólu. Powiedział sucho: nie jestem w stanie ci wybaczyć, Ewa. To, co zrobiłaś, jest dla mnie nie do przebaczenia. Myślałem, że jesteśmy dla siebie ważni, a ty zrujnowałaś nasze małżeństwo. Teraz już nie ma sensu tego ciągnąć. Zabrał się za pakowanie swoich rzeczy, nie patrząc nawet na Ewę. Atmosfera w domu była ciężka i napięta. Wszystko, co Ewa próbowała osiągnąć swoimi działaniami, wydawało się teraz być na straconej pozycji. Jej małżeństwo było na skraju rozpadu, a Marcin wyraźnie nie był gotów wybaczyć jej błędów. Ewa została sama w swoim mieszkaniu, otoczona ciszą i pustką. Była kompletnie załamana tym, co zrobiła. Jej małżeństwo legło w gruzach, a to, co uważała za zdradę męża, okazało się być tylko próbą spełnienia jej marzeń. Czuła się osamotniona, bezradna i winna. Marcin wyprowadził się i zamieszkał w nowym mieszkaniu, które miał być niespodzianką dla Ewy. Teraz stała się ona samotną kobietą, która musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Nie tylko straciła męża, ale również spowodowała zerwanie kontaktu między nim a jego bratem, Andrzejem. Andrzej, który również został wplątany w całą tę sytuację, nie miał pojęcia, że jego spotkania z Ewą były częścią tego planu. Teraz musiał stawić czoła konsekwencjom swojego zaangażowania w to wszystko. Dla Ewy były to trudne chwile samotności i refleksji. Zrozumiała, że nie tylko straciła męża, ale także zaszkodziła wieloletniej relacji między braćmi. Musiała teraz zmierzyć się z bólem, który sama wywołała, i próbować znaleźć drogę do przebaczenia i pojednania z Marcinem. To były ciężkie lekcje, które nauczyły ją, jak ważna jest komunikacja i zaufanie w związku. Nadeszły miesiące samotności dla Ewy po rozpadzie małżeństwa z Marcinem. Przeżywała ogromny ból i żal za utraconym związkiem. Codziennie próbowała zrozumieć,
Co poszło nie tak i jak mogła stracić męża, którego tak bardzo kochała? Marcin zdecydował się na osobisty restart. Spakował swoje rzeczy i wyprowadził się do mieszkania, które przygotował jako niespodziankę dla Ewy. Postanowił, że musi odnaleźć siebie i zrozumieć, co naprawdę chce od życia. W międzyczasie zerwał również kontakt ze swoim bratem Andrzejem, który był zamieszany w całe zamieszanie. Zrozumiał, że musi przejść przez proces uzdrowienia i zrozumienia swoich uczuć, zanim będzie gotów na jakiekolwiek pojednanie. Ewa została sama w swoim mieszkaniu, załamana tym, co zrobiła. Tęskniła za Marcinem i cierpiała z powodu swoich błędów. Jednak w tym samotnym okresie zrozumiała, że musi najpierw znaleźć siebie, zanim będzie gotowa na nowy związek. Po wielu miesiącach, które oboje spędzili osobno, Ewa i Marcin spotkali się ponownie w zupełnie innym kontekście. Obydwoje dojrzeli i zrozumieli swoje błędy. To spotkanie było początkiem nowego etapu w ich życiach, ale teraz obydwoje byli gotowi pracować nad sobą i być może dać swojemu związkowi drugą szansę. Ta historia pokazuje, że czasami trzeba przejść przez trudny okres samotności i samorefleksji, aby dojrzeć do pojednania i nowego początku. Obydwoje nauczyli się wiele na własnych błędach i byli gotowi na nowe wyzwania, jakie przyniesie przyszłość.